Nie wiem, czy wiecie, ale ten film oznacza tylko tyle, że jest to ostatni odcinek w tym roku, na szczęście, na tym kanale. Tak, mamy końcówkę roku, za tym idzie moje podsumowanie, małe życzonka. No i co? Takie pożegnanie. No chciałbym w ogóle podziękować za ten rok. Minął właśnie rok 2019. Czy to był dobry rok? No nie wiem, myślę, że następny będzie jeszcze lepszy. Nagałem parę poradników, wyświetlenia, wszystko mam tylko potem powiem, jak to wygląda. Ale jest nas łącznie już 4220 tysięcy. Jest to ogromna liczba, za to wam dziękuję. W ogóle część takich liczb w ogóle. Zaczynając nagrywać na kanale, też moje słownictwo nie jest najlepsze, tak w ogóle. A to już wszyscy wiecie o tym, że jestem troszeczkę inny. Chciałem chyba nagrać takie podsumowanie roku, plus jeszcze funny moment, ale nie dałem rady, ponieważ dzisiaj nagrałem dla was 4 filmy. Ten właśnie jest czwarty. Jest godzina dość taka, no, późna wieczorem. Ja jeszcze nagrywam ostatni odcinek. Teraz się do nagrywania, żeby jutro wszystko się pojawiło, w sensie ten odcinek się jutro ma pojawić, pozostałe dopiero po nowym roku. A propos życzeń, no życzę wam tylko szczęśliwego nowego roku, no, żeby was petardy nie rozwaliły i tak dalej, no bo co wam, bo inne powiedzieć. Skolej wam by życzył, tak was to nie będzie interesowało, ale uważajcie na petardy i na zwierzaki, bo zwierzęta się nie boją petardy. Ja miałem parę psów w życiu i prawie każdy się bał, tylko nieliczne się nie bały, to były takie rasowe tylko psy, ale to nieważne. Także uważajcie i szczęśliwego nowego roku, myślę, że ten rok był lepszy. Przynajmniej dla mnie, na przykład poznałem statystyk jeszcze lepszych. A propos statystyk, w tym roku wygenerowaliście wy 500 000 wyświetleń. Jest to mega duża liczba. Nie sądziłem, że takie liczby będą, ale te liczby tak rosną, że ja to już nie ogarniam po prostu. A spędziliście na moim kanale ponad 30 tysięcy godzin. Jest to mega duża ilość czasu. Aż po prostu płoch. No i przybyło was 3500. 3500 nowych widzów się w jednego roku. Czy jest to dużo? No może nie, ale dla mnie to jest dużo, ponieważ ja nie mam na pierwszym miejscu YouTube'a. Mam jeszcze inne zajęcia, którym się zajmuję. I też dziękuję wszystkim ludziom w Discorda. Discord zapraszam, link w opisie. Na Discordzie jest taka mała społeczność, która jest przecież taka mała rodzina. Także zachęcam, aby tam być, bić, porozmawiać z nami. Bo jest tam ciekawie. No i ostatnia kwestia, czyli wsparcie mojego kanału. Jak wiecie, jest paru hojnych ludzi, którzy mnie wspierają w postaci donate, tu też macie link w opisie, aby ktoś chciał. Na każdy like można wpłacać. Zbieramy na PlayStation 5, które się ma ukazać pod koniec przyszłego roku, czyli tego, który będzie już jutro. Dokładnie listopad, grudzień podobno. Sam nie znam daty jeszcze, ale będę chciał kupić. Także jak ktoś chce mi pomóc w zbieraniu, to tam macie link w opisie do Tipeee Donation. Możecie mnie wspierać. Mam już 30% na konsolę, tylko problem jest taki, że potrzebuję i konsolę, i Avermedia lub Elgato, czyli karty do przechwytywania obrazu z HDMI. No zobaczymy, karta kosztuje też niemałe pieniążki, ale myślę, że się uda. Trzeba mieć pozytywne myśli. Także co, taki krótki filmik. Dzięki za ten rok. Mam nadzieję, że się podobał taki film. Podobają w ogóle się maszyny, że wam się podobają moje filmy. No z tego co widziałem, to stosunek łapek góry do łapek dół to jest 98%, czyli jest dość nieźle, myślę. Także co, ja bym przyciągnął tego odcinka. Szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w przyszłym, lepszym roku, myślę. A w przyszłym roku szykuję się nam parę ciekawych projektów, ale na razie nie zapeszam. No i co? Ja dziękuję w ogóle jeszcze moim moderatorom, ewentualnie mogę tak dodać, że wszyscy moi moderatorzy, którzy mi pomagają w kanale, administracja, graficy, po kolei myślę, że nazwiskami tu imiona mnie wymieniał. Ponieważ dziękuję każdemu tak samo. Tak jakiś lepszy film, może nagramy na jakąś tam rocznicę kanału i takie coś. I też nie wiem, czy to ma sens. Po prostu dzięki chłopaki za pomoc. Wy wiecie naprawdę, kto mi najbardziej pomaga i tak dalej. Także widzimy się, myślę, w kolejnym odcinku i to w nowym roku. Na razie, cześć. Piątka Żulik.